kanał To Jest Box sponsorowany jest przez Blue Mountain Resort i Five Seasons w Szklarskiej Porębie. Mateusz Borek tuż po swojej gali. Zacznę od tego, co było dla mnie najbardziej kontrowersyjne i sam widzę, że się za kulisami tym emocjonujesz. Pierwszy raz widziałem coś takiego, żeby zawodnik wyszedł w za dużych rękawicach. Widziałem, że ty byłeś ciepły pod ringiem. Znaczy, nawet jak nie do za tego dużych, doszło? Bo to wiesz, bo to można mieć na przykład duże ręce w niższej kategorii. No tak. Chodzi o to, że przepisy jasno mówią, że do kategorii półśredniej, kategoria półśrednia jest ostatnią kategorią, od dołu licząc, w której boksujemy w rękawicach numer 8. I Łukasz Wierzbicki wychodził w ósemkach, a rywalowi włożyli na ręce dziesiątki. No. Facet się lekko zorientował, ktoś to kontrolował, ktoś tego nie widział, ktoś to podpisał. Za chwilę facet wchodzi do ringu i sędzia też ringowy jest jakby skory do rozpoczęcia walki, więc się uparłem, zacząłem krzyczeć tam, machać, że... Czy to ty zauważyłeś? No sam zawodnik pokazywał, okay, że tu jest, że na palcu był. No na tak, palcu to był numer. Tak, bo tam jest na palcu. A oni wybierali numer. Te rękawice wczoraj, bo wiem, że u ciebie nie, tak nie, ja przygotowałem zawodnikom rękawice do każdej konkretnej walki, podzieliłem ósemki, dziesiątki. Na trzy najważniejsze walki miałem nowe rękawice dla Kamila, dla Galiatano, dla następnych dwóch walk dziesiątki i było wiadomo, że Wierzbicki ósemeczki i rywal ósemeczki. To była druga para numer 8, gdzie jedna była nowa odłożona dla Łaszczyka i jego rywala, więc no nie wiem, czy ktoś znowu nie znał przepisów z tej komisji, czy ktoś tego nie dopilnował. Absurdalna sytuacja. Są chyba ciężkie pieniądze, które płacisz. No wiesz, no to w ogóle dla mnie jest dziwne, że każdy z nas wykonując jakąś usługę dla każdego innego podmiotu, najpierw usługę musi wykonać, potem ta usługa musi być oceniona przez zamawiającego i potem wystawiasz fakturę i potem masz ją zapłaconą. No, w przypadku komisji sankcjonującej galę, to jeśli nie zapłacisz faktury przed galą, to komisja nie przyjdzie do pracy. No więc zapłaciłem przedwczoraj chyba tę pełną kwotę. No i teraz jestem bardzo ciekawy reakcji. Czy to znowu będzie na zasadzie, no stało się wypadek, czy na przykład jak w normalnym świecie biznesu ktoś odeśle mi na konto jakąś część tej kwoty. No dobra, to kto by zasłużył, gdybyś teraz po galinie odecydował się o stawkach dla zawodników, kto zasłużył na największą wypłatę? Dzisiaj no, na pewno Team Koperski w dobrej formie, to znaczy Tomek Nowicki potwierdzający swój rozwój. I wydaje mi się, że przejechał się po tym rywalu, z którym przeboksował chyba pełen dystans, z tego co pamiętam, Przemek Zyś. Tak, no, i to nie była łatwa walka. No, chociaż też się nie było bez kontrowersji, ale było widać, że Nowicki ma pomysł, że jest ostry, że jest szybki, że jest do tej walki dobrze taktycznie przygotowany i wydaje mi się, że też Sebastian Ślusarczyk, bo ten chłopak nas zachwycił, kiedy przychodził nawet z tą całą swoją surowością, takim nieokrzesaniem z Anglii na walkę z Gromadzkim czy z Sękiem. Potem to troszeczkę stanęło też w wyniku kontuzji, porażka z Czyżykiem, kolejne kontuzje, kilkanaście miesięcy przerwy, zmiana rywala. Spodziewaliśmy się troszkę pewnie bardziej wyrównanej walki, ale się Sebastian po rywalu przejechał. No widać było znowu takiego chłopaka, który ma, nie wiem, lwi pazur, widziałem oko tygrysa, widziałem głód, widziałem chęć. No, tak jest niewielu dzisiaj pięściarzy, tych powiedziałbym młodszych, z jakąś perspektywą, że szczerze mówiąc już czekam na kolejne walki Nowickiego i Ślusarczyka. Takie główne danie tutaj dla mieszkańców Konina, Patryk Szymański z Welterem. Umarł Kulnik, żyje król. Welter teraz będzie twoją dominującą postacią w grupie? Nie wiem, rozmawialiśmy przed tą walką. Karol chciałby ze mną współpracować. Zgodził się błyskawicznie na tę walkę. Wczoraj Patryk w ogóle takiego scenariusza nie dopuszczał, bo już chciał pakować torbę za kilka dni i jechać na kolejny kamp do Andrzeja Fonfary. Natomiast no, wydaje mi się, że dzisiaj było gorzej niż w poprzednich walkach, bo nawet Patryk w tych walkach przegranych to miał jedną dobrą rundę, dwie dobre rundy, trzy początek dobre rundy. Zawsze miał dobry początek, zawsze mocne ciosy, nawet złamał noc Welikowskiemu, nie wiem, kilka razy miał na dechach talarka. Tutaj od samego początku był spięty, niecelny, opuszczone ręce, także no to gdzieś chyba był już właściwy sygnał, żeby przy tym drugim czy trzecim skończeniu kariery powiedzieć ewidentnie dość. Jeśli to się gdzieś miało stać, dobrze się stało tutaj w Koninie, gdzie się ta kariera spięła jakąś klamrą. Wiadomo, że jak człowiek cierpi i ma coś w życiu bardzo smutnego i za chwilę trzeba będzie przeorientowywać życie, to dobrze jak to się dzieje w domu, bo ten dom cię przytuli, bo w tym domu mniej cierpisz, bo w tym domu masz bliskich ludzi. Widziałem te reakcje jego kolegów, koleżanek, bliskich, rodziny. No, ludzie mieli łzy w oczach, pożegnali, podziękowali mu za całą tą przygodę z boksem i na ringu olimpijskim, i na ringu zawodowym. No, znam jego bliskich, znam jego przyjaciół, to są rozsądni ludzie.
bo w tej chwili no, trzeba gdzieś no, dokonać tej rzeczy najtrudniejszej w życiu sportowca. To znaczy rozpocząć życie po życiu. To bardzo często dla wielu ludzi, nawet dla wielu byłych mistrzów jest bardzo trudne, obciążone ryzykiem, brakiem satysfakcji zawodowej. No, trudne dni go na pewno czekają, ale no, taki jest sport. No, no, życie gdzieś szybko biegnie. W sporcie ten czas jeszcze szybciej płynie, a w sporcie walki to mam takie wrażenie, że te wskazówki zegara to kręcą się jeszcze szybciej niż w każdej innej dyscyplinie. To jeszcze zapytam Cię o Kamila Łaszczyka. Zobaczymy go z pasem chociażby mistrza Europy? Nie wiem. Nie wiem, czy Kamil zdecyduje się na walkę 22 kwietnia we Włoszech. 17 marca jest przetarg. Spróbujemy przystąpić do tego przetargu. Szczerze mówiąc, za meczem Italii, które reprezentuje Grandellego, stoją pieniądze też Ediego Herna, stoją pieniądze telewizji DAZN, więc no, tutaj też jakby trudna sprawa biznesowo-dyplomatyczna, żeby akurat ten przetarg wygrać. Okay. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.